No jestem przeciwna. A dlaczego? No dlatego, że dużo ludzi pracuje do wieczora i po prostu nie ma kiedy zrobić zakupów, także jestem przeciwna. Czyli uważa pani, że właśnie te zakupy powinno się robić? Tak, tak. Uważam, że tak. Jest mi to obojętne naprawdę. Sobie zrobię zakupy w sobotę i w niedzielę mam wolną, ale jeżeli są studenci, którzy chcą to robić sobie, bo mają wolną tylko sobotę i niedzielę, no to trochę jest dla nich krzywdzące, aczkolwiek no, mnie to jakoś strasznie nie dotyka. Dla mnie jest to problem. Dla mnie jest to problem, ponieważ mam trójkę dzieci i jak cokolwiek chcę kupić, no to muszę się spiąć w tygodniu. A to jest dla mnie organizacyjnie czasem wykonalne. No nie wiem. Znaczy moim zdaniem powinny być niektóre niedziele handlowe i więcej powinno ich trochę być. A mogą być takie dwie wolne. Czyli jest pani bardziej za kompromisem niż... Tak, tak, za kompromisem. Zależy jak od osoby. Jeden robi w niedzielę jakieś zakupy, inny nie robi. Ja osobiście rzadko robię w niedzielę, ale czasami mam taką potrzebę. Mam blisko M1, a niestety nie mogę na przykład pojechać tam i coś kupić. Ale w zasadzie jak dwie soboty, dwie niedziele byłyby pracujące, to wydaje mi się, że na moje potrzeby wystarczyło.